Tak, niestety, smutna informacja do nas dotarła: Romuald Lipko nie żyje. Legendarny muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista zmarł. Romuald Lipko. Urodził się 3 kwietnia 1950 roku w Lublinie, a zmarł 6 lutego 2020 roku. Dzisiaj przedstawię biografię tego wybitnego muzyka. No i warto wspomnieć, że no to jest śmierć, którą tak naprawdę przewidział Jasnowic Jaskowski. Jedna z jego przepowiedni mówiła o tym, że znany muzyk polski umrze. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy. Wrzucę nowy filmik. No właśnie, Romuald Lipko, a więc jeden z tak naprawdę tutaj założycieli tak budki Suflera nie żyje. Przedstawię może jego biografię. Pomienię tylko kilka słów, ponieważ przedstawiałem tak naprawdę historię Romualda Lipko na moim kanale. On chorował na nowotwór, był nawet w, nie w Niemczech, tak? W Monachium czy w Meicham, w jakiejś po prostu klinice. Niby później miało być wszystko ok, natomiast teraz po prostu ostatecznie wiemy o tym, że zmarł praktycznie ten muzyk. Muszę powiedzieć, że przedstawiałam taką przepowiednię jasnowidza mówiącą mówiącą o tym, że w Polsce umrze znany tak naprawdę muzyk, tak, który będzie powszechnie znany, duży tak naprawdę muzyk powszechnie znany. No, tych muzyków jest sporo tak naprawdę w Polsce, tak. Na pewno tutaj wiele osób umiera w ciągu roku, natomiast tutaj chodziło o taką legendę tak naprawdę polskiej muzyki. Niewątpliwie taką legendą był Romuald Lipko. Romuald Ryszard Lipko urodził się 3 kwietnia 1950 roku w Lublinie, a zmarł 6 lutego 2020 roku. Polski kompozytor i multiinstrumentalista. Instrumenty klawiszowe, trąbka, gitara, basowa. Yy. Życiorys. Ukończył podstawową szkołę muzyczną. Z liceum muzycznego został wydalony za udział w programie telewizyjnym. Od początku lat 70. Lipko był basistą, a później głównie klawiszowcem i kompozytorem w zespole Budka Suflera. No właśnie, bo tutaj warto wspomnieć, że ja przedstawiam tę biografię na podstawie Wikipedii, tak, więc takie tutaj informacje są właśnie zawarte na Wikipedii. Niektóre z jego pierwszych kompozycji w Budce to piosenka, którą być może napisałby Artur Rimbaud, Zdarzenie oraz Biały. Demon. W 1978 roku przejął rolę lidera budki Suflera po odejściu wokalisty Krzysztofa Cugielskiego do 1984 roku. Jego największym sukcesem komercyjnym okazała się Płyta Nic Nie Boli Tak Jak Życie. Wydana w 1997 roku. Sprzedała się w ponad milionowym nakładzie. Sukcesem muzycznym był występ w nowojorskim Carnegie Hall i sesja nagraniowa z Wylysz Studio w Los Angeles pod okiem Grega Fillingensa. Współpracował wtedy z Markusem Millerem, Stevem Lukaterem Luka Luka i Shalom E. Romuald Lipko współpracował z wieloma polskimi wokalistkami. Pisał piosenki m.in. dla Anny Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, no bo praktycznie wszyscy kojarzymy tę piosenkę, tak? Nic nie może wiecznie trwać. Do żony wróć, układ z życiem Urszuli, e, dla Urszuli Dmuchawce, latawce, wiatr Malinowy król, za twoje zdrowie mała Ireny Jar Jarockiej To za mało, nie odchodź jeszcze Lato dzikich róż Zdzisławie Sośnicki, aleja gwiazd W kolorze krwi, serce pali się raz Powiedz mi panie, będzie co ma być Izabeli Trojanowskiej Jestem twoim grzechem, wszystko czego dziś chcę Nic za nic Barbary Sikorskiej mniejsze zło, gramatyka miłości, zakochajmy się jak dzieci, Irene Santar, jak farto fart i jeszcze kochasz mnie, Maryli Rodowicz, tak nam słodko, tak nam gorzko, Eleni, postaw na mnie, a zatrzymam deszcz. W 2005 roku ukazała się kompilacja przeboje Romualda Lipko, zawierająca piosenki skomponowane przez niego i śpiewane między innymi przez Annę Janter, Izabelę Trojanowską, Urszulę, Irene Santor, Zdzisławę Sośnicką, Marylę Rodowicz i Małgorzatę Kożuchowską. Niektóre z nich są premierowe, jak układ z życiem Anny Jantar odnaleziony z archiwum LIPKO. No i tutaj było wiele tak naprawdę tak, no, ciekawych historii, ponieważ nawet na, 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 na tej płycie pojawiła się także Małgorzata Kożuchowska, tak, no, aktorka tak naprawdę, chociażby znana tutaj z serialu tak, rodzinka.pl, która no, nikt nie, tak nie sądził, że ona może wykonywać piosenki, może być wokalistką, ale rzeczywiście zaśpiewała, tutaj, na, 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 czy piosenka z jej udziałem znalazła się na tej płycie. I teraz prowadząc działalność poza zespołem od roku 1984 wspólnie z Jarosławem Kukulskim, Natalią Kukulską, Eleni Coka, Haliną Frąckowiak, Zbigniewem Hołdysem, Markiem Karewiczem, Michałem Rybczyńskim, Danutą Mizgalską, był członkiem honorowym klubu muzycznego imienia, imienia Anny Antar, którego prezesem była Agata Materowicz. W 2015 roku założył zespół Romuald Lipko Band. W skład którego weszli między innymi Izabela Trojanowska, Felicja Andrzejczak oraz Grzegorz Wilk. Rok później Lipko zainwestował w biznes alkoholowy, zakładając spółkę muzyczne Alkohole, która na początku 2017 roku wprowadziła na rynek wódkę marki Jolka Jolka Pamiętasz. No o to muszę powiedzieć, że to jestem zdziwiony, to nawet nie wiedziałem po prostu o tym, że tutaj taka wódka się pojawiła, ale ona chyba była w niektórych tylko sklepach, bo raczej w tych popularnych marketach czy dyskontach, to ja jej nie widziałem nigdy. W lipcu 2019 roku na oficjalnej stronie internetowej Budki Suflera pojawiła się informacja, że muzyk zmaga się z chorobą nowotworową. Zmarł po przegranej walce z chorobą 6 lutego 2020 roku. A więc tak wyglądała właśnie ta sytuacja jeśli chodzi o e, tego muzyka. No nieprawdopodobna sytuacja i też strata, tak jeśli chodzi o polski e, przemysł e, muzyczny, tak. Rzeczywiście tutaj Romuald Lipko nie żyje. Wydawało się, że ten pobyt w Niemczech tak naprawdę ta kuracja e, może po prostu mu pomóc. E, natomiast okazało się ostatecznie, że tak się tak nie jest, tak, że tak po prostu nie jest. Możecie napisać w komentarzach tak jeśli macie wspomnienia właśnie z piosenkami tutaj tak Romułada Lipko. No może on tak nie był znany tak, no bo bardziej znany oczywiście był frontman budki suflera, natomiast rzeczywiście no tutaj rzeczywiście po prostu wiele utworów faktycznie on skomponował, był autorem nie tylko autorów dla budki suflera, ale także dla innych artystów, tak to przedstawiałem. Natomiast, co pisze tak naprawdę Budka Suflera na swoim Facebooku? Romuald Lipko nie żyje. Dnia 6 lutego koło północy po przegranej walce z nowotworem odszedł Romuald Lipko. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI wieku. Spółtwórca i kreator zespołu Budka Suflera. Autor wielu wielkich polskich przebojów. Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiają rodzina i przyjaciele z zespołu Budka Suflera. Tak właśnie tutaj brzmi informacja zawarta na fanpage'u czy na po prostu Facebooku oficjalne oficjalny konto budki Suflera, tak? czyli koło, koło północy, praktycznie tutaj Romuald Lipko odszedł. Nieprawdopodobna sytuacja, absolutnie nieprawdopodobna historia, natomiast no tutaj powiem tylko kilka słów, tak no, że Jasnowidz Jackowski przedstawiał taką przepowiednię na moim kanale, która mówi o tym, to była przepowiednia w tamtym roku, czyli w 2019 roku, która mówi o tym, że wkrótce umrze po prostu znany muzyk, tak, legenda praktycznie polskiej muzyki, Wiemy, że Romuald Lipko zachorował na chorobę nowotworową w tamtym roku. Było bardzo źle z nim, praktycznie, no ale był na tej kuracji, tak w Mannheim, bodajże, w nie, ale w Niemczech to było. No i wydawało się po prostu, że wszystko jest ok, tak? Nawet później wrócił praktycznie z tych Niemiec do Polski, zapowiadał, że będzie dalej koncertował, udzielił nawet wywiadów dla dziennikarzy. No a okazało się, tak, no bardzo często tak jest w przypadku choroby nowotworowej, że jest nawrót, tak? Jeśli chodzi o tą chorobę nowotworową, także, no nieprawdopodobnie sytuacja, nieprawdopodobna strata tak powiedziałem, no, tutaj może wiele osób tak nie kojarzyło Romualda Lipko, bo nie był tym frontmenem, tak, nie kojarzył się po prostu jakby dużej rzeszy ludziom ludzi, natomiast rzeczywiście jakby był współato, współautorem sukcesu budki Suflera, tak no nie powiem, że, tak, że w stu jakby autorem tego sukcesu, bo to cały zespół praktycznie tak jest natomiast rzeczywiście w dużym stopniu tworzył praktycznie tą budkę Suflera i tak właśnie ta sytuacja wygląda. Napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy macie jakieś wspomnienia właśnie z tymi przebojami, z tymi piosenkami stworzonymi, po prostu skomp skomponowanymi przez właśnie Romualda Lipko. Wiemy, że ta muzyka towarzyszyła nam po prostu w różnych okresach życia, tak. Natomiast rzeczywiście, no, budka słuchawa była bardzo popularna w latach 90. -tych. I tutaj ta informacja, że w 97 roku ta płyta, która została wydana, ona osiągnęła praktycznie milion egzemplarzy, tak, sprzedane to jest sukces, który dzisiaj jest praktycznie nie do pobicia, tak? Dzisiaj sukcesem jest, jak ktoś sprzeda 10 tysięcy płyt, tak? To już od razu są różnego rodzaju nagrody, ta chyba platyna i tak dalej. Natomiast, no zobaczcie, jaki to jest rekord, tak? Milion płyt praktycznie sprzedać, gdzie jeszcze w 90-tych latach było ogromne piractwo, tak? Mnóstwo praktycznie płyt pirackich sprzedawano na bazarach, czyli jakby zasumować rzeczywiście taką realną sprzedaż, to pewnie byłoby ich z albo 2 miliony tych płyt, tak? Natomiast milion oficjalnie praktycznie tych płyt zostało sprzedanych, i no, 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 to piractwo, oczywiście, tak, no, to było niezgodne. tak, no, Artyści nie wiedzieli praktycznie o tym, natomiast no, było ono bardzo powszechne praktycznie w latach 90. Dzisiaj, oczywiście, ten przemysł muzyczny zupełnie inaczej wygląda, wszystko oparte jest w dużym stopniu o kwestie cyfryzacji tak, YouTube'a, czy po prostu tutaj specjalnych portali Spotify, czy, tak, czy po prostu portali typowo muzycznych, tak, gdzie mogą artyści zarabiać, a głównie artyści zarabiają praktycznie na trasach koncertowych. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.